tydzień temu Centrum Rekreacji i Sportu imienia Władysława Kozakiewicza w Małych Solecznikach wspólnie z Solecznickim Biurem Zdrowia Publicznego zaprosili mieszkańców na kolorowy bieg. Takie swoiste otwarcie sezonu letnich sportów w rejonie solecznickim, które mogą stanowić źródło fantastycznej rozrywki. Reikia kažko įdomaus naujo. Buvo kadaise organizuotas ta šventė prieš keletą metų ir pagalvom, kad visgi reikia atnaujinti tą tokią tradiciją, nes buvo gana populiaru. Akcentas pagrindinis, tai buvo aišku spalvotas bėgimas, ėjimas, čia jau kiekvienas turėjo pagal galimybę, pagal savo galimybės pasirinkti, kam reikia tų spalvų, kad būtų linksmiau, kad būtų įdomiau pagyvinti mūsų kasdienybę. Buvo barstomi milteliai, kurie yra nekeiksmingi nei žmogui, nei gamtai. Pracujemy z dziećmi, promujemy zdrowy tryb życia od małego. To znaczy i zdrowe odżywianie się, fizyczna aktywność, psychiczne zdrowie. Tak raz na rok to sobie pozwalamy zrobić święto. Wiemy, że można przyjść do człowieka i poczytać lekcje, tak? Spotkać się, poobcować. Tylko, że zapamiętuje się to właśnie, kiedy oczy widzą kolory, jest emocja. Człowiek też przeszedł tą trasę i wydzieliły się endorfiny i człowiek poczuł się szczęśliwy. I wierzymy, że no z tego powodu właśnie zapamięta się to, że tym bardziej, że mamy infrastrukturę, z której po prostu zostaje korzystać na co dzień. Bardzo barwna inicjatywa, która łączy społeczność lokalną. Tutaj są przedstawiciele w zasadzie wszystkich naszych gmin rejonu Solecznickiego. Dobra okazja, aby podzielić się wrażeniami, planami na zbliżające się letnie wakacje, więc taki przyjemny start sezonu letniego. Już plan na wakacje jest. Małe Soleczniki w okresie letnim w swoje gościnne progi zapraszają dzieci i młodzież. Działający tu ośrodek rekreacyjno-sportowy oferuje różne edukacje i doskonałą infrastrukturę, by lato spędzić aktywnie. Jest sala sportowa, siłownia, wypożyczalnia rowerów, korty do gry w tenisa, kosze i siatkówki. Więcej informacji z pewnością znajdziecie na stronie internetowej i na Facebooku Centrum. Czy ktoś z Was wie, jak powstaje lódka albo kajak? Jak nie, to zapraszamy do Emiliszek, niedużej wioseczki w rejonie Solecznickim. Jest tam zakład, który się nazywa Armplast i to właśnie tam powstają różnego rodzaju lodzie, które później wędrują w świat. Dlaczego właśnie tam i od czego wszystko się zaczęło, rozmawiamy z jego właścicielem, panem Czesławem Sokolowiczem. To wszystko zaczęło chyba w 1972 roku. W Solecznikach była założona firma przez taką ogólnozwiązkową organizację DOSAF, przedsiębiorstwa, które produkowały wyroby z laminatów do różnych ludeczek dla sportów, motorowych sportów wodnych. Firma już spletowała dawno, ale 5 osób wyszliśmy i założyliśmy firmę. I po roku tu właśnie kupiliśmy budynki, ulokowaliśmy się. Już 21 rok my produkujemy wyroby z композитов власне тут. Композити то сам такі матеріали конструкційні на базі поліестру, вінілестру і епоксидів. Живіться отримуємо в живіться стан текли, чи в бечках або в контейнерах. Озброєння, чи мати шкляне, тканини вуглеві, то сам уж в рулонах. Чи то з тих композитів продукуємо лодзі веслове, невичинове. Лодзі моторове, і то все з нашим іменем, з назвою Емілі. Понімаєш, що ми навсі Емілішки, він це назва для цілої гами своїх виробів, дали ми Емілі. І маємо зараз лудечки від Емілі 360, чи 360 лугості в метрах, і до 6 метрів. Також лудки веслове, вичинове, робимо для двох фірм. Jedna jest ze Szwecji, Lego Solutions, i jedna z Anglii, Nordic Explorer nazwa tych ludek. Czyli Lego Solutions ludki już kilka lat z rzędu na mistrzostwach świata, Europy i klubowych zdobywają medale. Właśnie w zeszłym roku we Włoszech dwójka Szwedów na naszej ludce zdobyła drugie miejsce. No, ludki to są takie wyroby, które pływają i nie toną. Власне, наші лудки сертифіковані, класа
C albo D. Większość tych ludzi, które już na morzu używane z motorami, to jest klasa C. Czyli my ich certyfikujemy w notyfikowanej europejskiej laboratorium, gdzie robione są dwa testy na niezatapialność i stabilność. Czyli łódka obciążona w pełni, czyli zamiast ludzi jest piasek, zamiast motoru też tam jakiś ciężar. I taką łódkę zatapiamy, zatapiana jest i ona musi być na powierzchni, nie musi tonąć. Człowiek w wodzie waży 15 kilo i trzymając tę łódź musi nie zatonąć. Czyli nasze łodzie nie toną. Robiliśmy kajaki kiedyś dla jednej norweskiej firmy, ale później zaprzestali. Robimy właśnie te wyczynowe, sportowe łódki. Ta klasa C1X, co robimy dla tego Szweda, dla Leo Solutions, to 5 metrów 70 cm długości łódka, która na start dopuszczalna jest waga 35 kg, nie mniej. My właśnie potrafimy robić łódkę, jeżeli to jeszcze robimy z epoksydów, lżejszą znacznie, więc przed startem jeszcze oni dodają ciężarki. Zależy od tego, jak ona skompletowana. Na przykład te łódki wyczynowe, sportowe, one mogą kosztować, jeżeli dwójki, to mogą kosztować gdzieś chyba może do 10 tysięcy euro. A nasze, te właśnie z Emil nazwą, to praktycznie od 1500 euro do gdzieś 11-12 tysięcy euro. Łódki to nie są podstawowe, nasz produkt podstawowy, to właśnie różne elementy techniczne. Zaczynając do maszyn, które używają do cięcia drzew, mielenia sęków na przykład, obudowy do podwieszanych silników elektrycznych do łódek. To robimy dla firm nielitewskich w większości. To są firmy z Anglii, z Norwegii, z Finlandii. Także robimy różne elementy do niedużych busów. Na przykład samochody policyjne w Norwegii są budowane z naszych elementów. W Szwecji i na Litwie też.